oddziały, za mną! Marsz! Brygadier Haptarz melduje pododdziały OSP gminy Raniżów gotowe do uroczystych obchodów z okazji stulecia powstania OSP Mazury. Rozkaz. Pododdział spocznij. Uroczystość zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpocznie się od podniesienia flagi państwowej. Brawo! Patrz!
poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji obchodów stulecia powstania OSP Mazury flagę państwową podnieś. Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie nr 246/60/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Mazurach zostaje odznaczona złotym znakiem Związku OSP RP. Poczet sztandarowy do dekoracji sztandaru przed frontszyku wystąp. O dekorację sztandaru proszę pana Zbigniewa Chmielowca, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków, w asyście drucha Ryszarda Skowrona, prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolbuszowie. Prosimy również nadbrygadiera Andrzeja Bawiec, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Poczet sztandarowy do prezentacji odznaczenia. Marsz! Thank you.
Panie i Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty jako sztandar zniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Ty swoim Synu dałeś nam prawdziwy przykład miłości i przez Niego przekazałeś, byśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnie błogosławieństwem tych małych strażaków, którzy poświęcają się na służbę braci. Błogosław ten proboszek należący do dziecięcej straży pożarnej. Spraw, aby ci, którzy się wokół niego gromadzą i którym on przewodzi, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Przez stawiennictwo świętego Krzysztofa udziel pomocy wszystkim, którzy cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Uchwała nr 9 przez 2022 z Zarządu Oddziału Straży Pożarnych w Mazurach z dnia 26 czerwca 2022 roku w sprawie nadania proporcja dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Mazury. Zarząd OSP Mazury na podstawie Statutu OSP Mazury i Regulaminu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w uznaniu za dokonane osiągnięcia postanawia nadać proporzec dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Mazury. O wręczenie proporca proszę druha Czesława Białasa, fundatora, a zarazem prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Mazury. Przyjmijcie ten proporzec jako symbol suwerenności drużyny. Strzeżcie go jako źrenicy oka, a wartości, które są na nim napisane, niech będą drogowskazem waszego życia. Poczet Dziecięcej Drużyny Pożarniczej do prezentacji proporca. W przetrąbczyku marsz! Dodać należy, że asystentką tego pocztu jest druhna Magdalena Matejko. Oddział spocznij. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na braci strażaków, którzy w dniu dzisiejszym stawiają kamień z wiertymi słowami.
Bóg, honor, ojczyzna, na pamiątkę setnej rocznicy powstania Straży Pożarnej. Ześlij swoje błogosławieństwo na ten pomnik, przypominający o odwadze i poświęceniu naszych strażaków, niosących pomoc, ratujących życie, imienie bliźniego. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duże brawa, duże brawa. Ruch Władysław Sądy, 97 lat. Asyście prezesa Czesława Białasa. Historyczną chwilę tym momentem kreślą. Zasłużeni działacze i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymują za swoją długoletnią, nienaganną służbę społeczną pana Zbigniewa Chmielowca, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków, panią Ewę Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego i pana nadbrygadiera Andrzeja Babieca, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
tak dziesiątkami będę dziękował sponsorom. Gmina Raniżów, firma usługowo-produkcyjno-handlowa Kochanowicz, Leszek Kochanowicz, wieś Mazury, firma handlowo-usługowa Danuta Dul, usługowy zakład stolarski Józef Stępień, Polteam Renovation Grzegorz Sądy i Wojciech Rosu, firma produkcyjno-usługowo-handlowa Szymstal Szymon Soguś, Podkarpacki Bank Żywności Krzyż, Arcanter, budowa i sprzęt drogowy Jan Olszowy, mechanika pojazdowa Krzysztof Białas i autohandel Konrad Partyka, firma Sonros, Małgorzata Sondy i Renata Rosu, firma handlowo-usługowa Wiesław Heider, Gwintmar, Marut Stanisław, przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Stanisław Buczek, Jatmar, zakład kamieniarski Chorzęba Adam, transport samochodowy Dektra Mieczko Dec, transport samochodowy Puzio Trans, Janusz Puzio, Mota Serwis motocyklowy Marek Krawczyk, Max Serwis Agnieszka Makusa, Drewport Rafał